Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Po dłuższym czasie powrócił panowych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu Pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego Pana. Oto słowo Pańskie. Łatwo byłoby mówić o talentach, gdybyśmy ten ewangeliczny przekaz potraktowali tylko jako rozumienie talentu w kategorii materialnej, jakiejś wagi albo środka płatniczego, tak jak to było w czasach Chrystusa. Można było dostać jakiś talent, który przedstawiał niemałą wartość i coś z nim zrobić. Można było go pomnożyć, można było go zakopać, można było go zostawić po prostu. Ale w Ewangelii Pan Jezus, posługując się, jak wiemy doskonale, przykładami z codziennego życia, zawsze stara się sięgnąć trochę dalej, trochę głębiej. Czym w zasadzie jest talent? To jakieś uzdolnienie. Talent to wlana łaska, jakaś zdolność, która nie jest przez człowieka wypracowana albo zasłużona. Niektórzy mówią, że talent to dar wyjątkowy. I ciągle słyszymy o ludziach utalentowanych. Jedni w dziedzinie nauki, inni w dziedzinie sportu, inni w dziedzinie muzyki. Przeróżnych utalentowanych ludzi w życiu spotykamy. Niektórych podziwiamy, niektórym zazdrościmy. Niektórzy spotykają się nawet z takimi reakcjami skrajnymi. Z jednej strony będzie podziw, z drugiej będzie nienawiść, a tylko dlatego, że ci, którzy podziwiają, są szczęśliwi, że mogą spotkać człowieka, który talent rozwinął, który talentu nie zakopał. A ci, którzy mają jakieś zupełnie przeciwne podziwowi uczucie, bardzo często nie robią nic z własnym życiem, a nawet z własnym talentem, którego być może nawet nie odkryli. Czy wszyscy mamy jakiś talent? Tego nie wiem, ale na pewno mamy jakieś wyjątkowe uzdolnienia, choćby w jednej dziedzinie mamy jakiś moment natchnienia, żeby coś w sobie rozwijać. Nie muszą być to wielkie rzeczy. Nie trzeba grać na fortepianie tak, by wygrać konkurs Chopinowski. Nie trzeba śpiewać tak, aby wystąpić na festiwalu. Nie trzeba malować obrazów tak, aby one zawisły w największych galeriach świata. Nie trzeba być takim artystą, o którym będą mówili wszyscy i każda telewizja będzie pokazywała. Trzeba być po prostu utalentowanym w życiu człowiekiem, który uważnie się sobie przygląda i bardzo uważnie odkrywa w sobie tę choćby jedną zdolność, jaką Pan Bóg mu dał, aby jej nie zakopał i by jej nie zmarnował.
To oczywiście jest dosyć trudne. Trudne bywa z kilku powodów. Przede wszystkim największym kłopotem w rozwijaniu talentu jest jeden z siedmiu grzechów głównych, popularnie lenistwem nazywany. Wydaje się, moi drodzy, że my wszyscy mamy takie życiowe doświadczenie, że żeby coś osiągnąć, trzeba się po prostu napracować. Żeby coś zrobić, trzeba postawić za tym ogrom ludzkiego wysiłku. Nawet niektórzy mawiają, że źle to robi się samo, a nad dobrem trzeba się nam trudzić. Lenistwo jest przeszkodą największą w tym, by człowiek przede wszystkim odkrywał, a jeśli już odkryje, to żeby swój talent najzwyczajniej w świecie pomnożył, czyli rozwinął. Wyczytałem kiedyś taką myśl, nie chcę teraz podawać autora, bo nie pamiętam, ale a propos talentu, napisał takie zdanie, że jeśli ktoś odkrywa i rozwija swój talent, to musi się zgodzić na cierpienie. Jeśli tego talentu nie chcesz rozwinąć, to masz spokojne życie. Jakaś prawda w tym jest ukryta. Dlaczego? Otóż jeśli rozwijamy coś w sobie, to będziemy cierpieli na różnych płaszczyznach i na różne sposoby. Tym cierpieniem będzie wytężona praca, tym cierpieniem będzie brak czasu, tym cierpieniem będzie rezygnacja ze wszystkich innych rzeczy, być może nawet przyjemnych. Tym cierpieniem będzie czasami nawet niemożność kontaktu z tymi i poświęcania im tylu czasu, takiego czasu, który byłby dla nich ważny i konieczny. Po prostu pewnym cierpieniem jest rezygnacja, aby coś w sobie rozwinąć i aby coś osiągnąć dzięki temu, że ten talent z własnego istnienia wyłuskamy. Jeśli nie chcemy w ten sposób, jeśli nie będziemy rozwijali w sobie tego odkrytego przez nas daru, to mamy święty spokój. Można go zakopać, można go przechować, można go nie rozwijać. Nikt od nas tego, moi drodzy, nie wymaga. Natomiast w rozumieniu naszej relacji do Pana Boga, to tak jak słyszeliśmy we wstępie do tej mszy świętej, każdy talent jest darem Ducha Świętego. Każdy talent, każde uzdolnienie jest łaską ze strony Pana Boga. I jeśli człowiek wie, jeśli ma świadomość, że coś mógłby robić lepiej niż inni, mądrzej niż inni, dla pożytku drugich i tego nie robi, to tak naprawdę w moralnych kategoriach ociera się to o poziom pewnego nieuporządkowania duchowego, a przynajmniej brak współpracy z łaską Pana Boga. Pan Jezus, kiedy opowiedział swoim uczniom przypowieść o talentach, pewnie też chciał im pokazać, że wśród tych 12 najbliższych mu ludzi są tacy, którzy jakiś talent mają. Być może nie wszyscy apostołowie to rozumieli, być może nie wszyscy na tym etapie, kiedy Chrystus do nich mówił, swój dar i swój talent odkryli. Ale niewątpliwie pobudzał przez tę przypowieść ich sumienie i mobilizował ich wrażliwość. Ważne jest, byśmy nie usłyszeli kiedyś o tym i w taki sposób o naszych nierozwijanych talentach, że go otrzymaliśmy, a staliśmy się sługami złymi i gnuśnymi, czyli leniwymi. Bo to chyba byłaby największa przykrość, jaką człowiek mógłby odkryć sam w sobie,
na skutek tego, że nawet gdy mógł, to nie chciał, nawet gdy miał możliwości, to ich nie wykorzystał, nawet gdy wiedział, to nie chciał poznać do końca i zrozumieć, bo po prostu lenistwo go zjadło. Największą przeszkodą w rozwijaniu życiowego talentu jest bycie leniwym, jest bycie gnuśnym. A to po prostu jeden z siedmiu grzechów, tych głównych, o których doskonale wiemy i które doskonale znamy. Może warto dzisiaj, byśmy się nad naszymi talentami zastanowili. Może warto, byśmy je w sobie odkryli na nowo, rozwijali. A to na pewno będzie zawsze z wielkim pożytkiem dla nas w naszym osobistym życiu, tym zwyczajnym, szarym, codziennym, tym duchowym na pewno, dla pożytku świata i Kościoła, którego wspólnotę tworzymy.